Dziś druga odsłona jajecznego stroika. Pierwsza miała wielu krytyków, więc postanowiłam zrobić drugą. Tym razem kolorystyka znacznie bardziej koresponduje ze świętami Wielkiej Nocy. I może faktycznie lepiej się nadaje na świąteczny stół. Początek identyczny jak w poprzednim stroiku. Trzy jajka styropianowe różnej wielkości. Jeżeli mają szwy lub niedoskonałości, jak mawiają panie w Seforze, trzeba je zetrzeć papierem ściernym. Następnie gruntuję jajka emulsją do ścian. Wzory serwetek wycinam i oddzielam górną warstwę. Następnie pędzelkiem z wodą mocę niepotrzebne części i oddzieram. Znacznie mniej pracochłonne niż wycinanie. Serwetki przyklejamy na dowolny klej do dekupaż. Ale pamiętajcie, żeby zainwestować w dobry, szeroki, syntetyczny pędzel. Małe wzory łatwo się przykleja bez zagnieceń, zupełnie inaczej jest z dużymi. Za chwilę zobaczycie. Małymi zagnieceniami nie należy się przejmować, natomiast jeżeli coś się rozerwie albo całkiem zgniecie, trzeba to umyć pod wodą i nakleić jeszcze raz. Popatrzcie, jakie zmarchy są na moich jajkach. Prawdziwy miłośnik deku takimi drobiazgami się nie przejmuje. Spękania dwuskładnikowe zatuszują nie takie pasztety. Wyluzowani przystępujemy do lakierowania jajek. Lakierowanie jest niezbędne przed cieniowaniem. Jeżeli tego nie zrobicie, serwetka może podciągnąć farbę akrylową. I taki pasztet trudno jest uratować. W cieniowaniu przydatny jest opóźniacz do akryli. Znacznie ułatwia mieszanie farby i łączenie odcieni. W pierwszym kroku najjaśniejszym kolorem obmalowujemy nasze zielone listki. Następnie wzdłuż liści nakładamy ciemniejszy kolor i rozprowadzamy go gąbeczką. Mamy na to dużo czasu, ponieważ opóźniacz powoduje, że akryle schną nawet kilka godzin. Nałożenie spękacza dwuskładnikowego powoduje, że kolory serwetki nieco się tonują. Aby wzór wyglądał żywo, dodaję mu trochę kontrastu. W tym wypadku najciemniejsze miejsca na liściach pociągnęłam ciemnym zielonym. Teraz wygląda to nazbyt kontrastowo, ale po położeniu spękacza będzie ok. A teraz spękania dwuskładnikowe. Znam ten preparat, spęka bardzo delikatnie. Zarówno step 1, jak i 2 trzeba nakładać grubo. Jeżeli podczas schnięcia zaczynają ściekać kropelki, trzeba je rozcierać palcem. Mokry spękacz jest biały, natomiast po wyschnięciu robi się błyszczący i przeźroczysty. Natomiast jest lepki. Klei się do wszystkiego, ale nie brudzi. Kładziemy step 2 i czekamy do wyschnięcia. Ci, którzy nie znają tego preparatu, mogą zobaczyć, że po wyschnięciu świetnie widać, że nic nie widać, czyli praktycznie nie widać naszych spękań. Wypełniam je porporiną, czyli delikatnym proszkiem do wypełniania spękań. Używam do tego zwykłego pędzelka do powiek. Ten preparat nieco przybrudza naszą pracę. Nawet po wytarciu mogą zostać lekkie smugi. Można próbować z tym walczyć terpentyną. Ale pytanie, czy warto? Ja polubiłam ten przybrudzony, rustykalny charakter. Zresztą sami zobaczcie i ocencie. Teraz pokryłam nasze jajka werniksem szklącym. Już po jednokrotnym użyciu pisanki bardzo ładnie się błyszczą. W roli podstawki do stroika wystąpi słoik po buraczkach. Gruntuję go emulsją do ścian, ponieważ dzięki temu mniej zużyję farby akrylowej. Wpadłam na pomysł, że papierem ściernym mogę nieco zetrzeć zieloną farbę. Dzięki temu odsłonię rzeźbiajki na słoiku i nadam mu rustykalny charakter. Okazało się, że głównie odsłoniłam mu dziurę. Nie miałam pomysłu, jak go wykończyć, ponieważ nie pasowały mi do tego ani wstążeczki, ani kokardki. Więc zrobiłam kilka zawijasków konturówką. Nie chciałam przegiąć z ozdabianiem dołu, ponieważ to góra miała przyciągać wzrok. Konturówka jest idealnie biała, w związku z tym troszkę ją przybrudziłam patyną. Wzorki obmalowuję na dole pędzelkiem, a następnie rozcieram patynę mięciutką szmatką. No, lekki przerost formy nad treścią. Zakrętkę przykrywam gipiurą. Wszystko kleję klejem na gorąco. Idzie raz, dwa. Kupiłam kiedyś taki duży zestaw piórek za 6 zł, teraz je przydadzą. Umieszczę je na podstawie oraz między łączeniami jajek.
Jajka łączę na wykałaczki i wzmacniam tą konstrukcję klejem na gorąco. Gdy zamocuję między sobą jajka na wykałaczki i ustawię w takim układzie, jak chcę, żeby zostały finalnie, rozsuwam je, na wykałaczkę daję klej i ściskam. Konstrukcja trzyma się znakomicie. A teraz jeszcze trochę piórek. Przymknąłem oko na to, że ich kolor średnio pasuje do listków na jajku. To jest prezent dla mamy, a mojej mamie wszystko się podoba, co zrobię. Mam nadzieję, że tym razem pomysł lepiej Wam się spodoba. I kilka takich stroików ozdobi Wasze świąteczne stoły. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do oceny filmu.